Monika Sołukowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 21 i po raz kolejny w Wałbrzychu wzorem ubiegłych lat funkcjonują w mieście trzy odrębne sztaby. Największymi są te przy Wałbrzyskim Ośrodku Kultury oraz przy Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Jest jednak trzeci sztab, który działa przy Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Podzamcze. Iście będzie działo moim imieniem. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych, tych, którzy są już i tych, którzy przyjdą za chwilę. Przypadł mi w udziale niewątpliwie wielki zaszczyt rozpoczęcia 9. finału, szkolnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam serdecznie tych, którzy przyszli ofiarować siebie dla ratowania małych dzieci i dla zapewnienia godnej opieki ludziom starszym. Wolontariusze zbierali pieniądze na mieście do specjalnych puszek, ale też organizowali imprezy, dzięki którym również zbierano fundusze. Proszę Państwa i proszę Milusińskich, dookoła mnóstwo ciekawostek. Słodka kawiarenka, stoisko z napojami, dmuchaniec po mojej prawej stronie na balustradzie u góry, pierwsza pomoc przedmedyczna, pomiar ciśnienia krwi u góry, na balustradzie po mojej lewej stronie, po przekątnej, widać panią Grażynkę, kłaniamy się. No i wreszcie, proszę Państwa, rzut na celność. Zapraszam i tych małych, i tych większych. Celujemy do 10 puszek. Powitajmy się nawzajem okrzykiem Jurka Owsiaka. Siema! Nie słyszę. Siema! Były m.in. występy taneczne. Brawo, brawo, słuchajcie, brawo, brawo, to było tylko tak na dobry początek, na rozluźnienie atmosfery, w ogóle nie zaplanowane, nie ćwiczone, totalny spontan. A teraz, słuchajcie, mili Państwo, chciałem tylko przypomnieć i ogłosić, że kartki niespodzianki są za jedyne 2 złote, także serdecznie wszystkich zapraszam do zakupywania tych niespodzianek. Chciałem również przypomnieć, że jak co roku, również w tym roku będziemy śpiewać tutaj karaoke i również jak w zeszłym roku każdy będzie śpiewający mógł uzyskać ułaskawienie od odpowiedzi. Czyli jeżeli zaśpiewa piosenkę, będzie losował karteczki. Jedne karteczki to będzie z napisem mleko, czyli będzie oznaczać to, że wygrał mleczko. Z Podobnie Państwa wielu miejscach również odbył lub zbierać takie sprawy, które kiedyś były bardzo popularne. Nowiutkie maski przeciwgazowe również będziemy licytować. Jedno jest pewne, bez względu na zebraną kwotę, wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, dając przy okazji swój wkład do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy. Klaszczemy!
Według policyjnych statystyk jednym z przedmiotów padających najczęściej łupem złodziei jest telefon komórkowy. Jak uchronić się zatem przed kradzieżą często kosztownych urządzeń mobilnych oraz co zrobić, jeżeli już dojdzie do takiego procederu? Jak się okazuje, często sami zachęcamy potencjalnych złodziei do kradzieży telefonów komórkowych, bawiąc się nimi na ulicy, w autobusie czy restauracji. Nieodpowiedzialnie zostawiamy go również na widoku, dając niepowtarzalną okazję, by urządzenie zmieniło właściciela. Pamiętać należy zatem, żeby należycie zabezpieczyć telefon pod naszą nieobecność, nosić go w zapiętych kieszeniach i nie prowokować złodziei w miejscach publicznych. Warto również zapisać numer identyfikacyjny urządzenia, tzw. e-mail, na wypadek, gdyby został skradziony. Zwracamy się do właścicieli telefonów komórkowych, by zapamiętywali numer e-mail bądź go gdzieś zapisywali. W momencie, kiedy dojdzie do kradzieży telefonu komórkowego, należy natychmiast zgłosić ten fakt na policję. Policja w swoją bazę danych wpisuje skradziony telefon właśnie po numerze e-mail. Dzięki temu bardzo łatwo nam jest ustalić, czy dany telefon pochodzi z kradzieży podczas kontroli ewentualnego legitymowanego. Po stwierdzeniu kradzieży należy również natychmiast powiadomić o niej swojego operatora, by nie narazić się na dodatkowe koszty. Pamiętajmy także, że tracimy nie tylko wartościowy przedmiot, ale również osobiste dane w nim zawarte. Do końca stycznia przyjmowane są kandydatury do prestiżowego plebiscytu Kryształy i Kamienie. Już 5 lutego kapituła konkursu wybierze po 5 laureatów w 9 kategoriach. Nominacje przyjmowane są pocztą tradycyjną oraz elektroniczną, a formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.krysztaleikamienie.pl. Jest to już 4. edycja plebiscytu Kryształy i Kamienie, który cieszy się dużą popularnością w regionie Wałbrzysko-Świdnickim. Zwycięzcy konkursu otrzymują prestiżowe tytuły oraz unikalne statuetki, a pula nagród sięga 8000 zł. Organizatorem przedsięwzięcia jest tygodnik 30 minut oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. Wzorem lat ubiegłych patronat honorowy nad plebiscytem objęła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Bardzo dobrze jest, jeżeli czytelnicy, Wałbrzyszanie, Dolnoślązacy, no wszyscy wypowiadamy się i pokazujemy dobre i też grozimy palcem, mówimy nie, tak to nie chcemy, żebyście pracowali, chcemy inaczej. I wydaje się, że to jest jak gdyby naturalne. Do organizatorów wpłynęły już pierwsze propozycje w 9 kategoriach plebiscytu nadesłane przez mieszkańców regionu. Internauci i czytelnicy zgłosili m.in. gminę Jedlinę-Zdrój, Szczawno-Zdrój oraz Wójta oraz Radę Gminy Walim do samorządowych kryształów. Wiele propozycji nadesłano również do politycznych kryształów oraz nowej kategorii superkryształu. Popularnością cieszy się także kamień, czyli porażka roku, w której zgłoszono m.in. niską frekwencją podczas referendum w Głuszycy, likwidacją wałbrzyskich szkół oraz nieoddanie w terminie centrum Aqua Zdrój. Środowiska studenckie wyróżniają również Żaków z Wałbrzycha i Świdnicy w akademickich kryształach. Z nadesłanych kandydatur już 5 lutego kapituła konkursu wybierze po 5 nominowanych w każdej kategorii. Od tego momentu głosowanie odbywać będzie się za pośrednictwem SMS-ów, a internauci będą mogli na bieżąco śledzić zmiany na stronie plebiscytu. Przypominamy, że nominować można jedynie do końca stycznia tego roku poprzez formularze zgłoszeniowe. Kandydaturę wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru należy przesłać na adres mailowy redakcja@30minut.pl bądź pocztą tradycyjną. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.krysztalejkamienie.pl. Finał plebiscytu i uroczysta gala odbędzie się już 8 kwietnia w monumentalnej barokowej sali Szczawińskiego Teatru Zdrojowego. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.